Panie rektorze, szanowni państwo, drodzy goście, laureaci. Przede wszystkim chcę powiedzieć państwu, że ogromnie się cieszę, że możemy na tej dzisiejszej gali się spotkać. Chcę w imieniu całego kierownictwa Ministerstwa Nauki podziękować państwu za ten trud, za to, co robicie, jeżeli chodzi o rozwój polskiej nauki, rozwój polskich uczelni, o naszych studentów, o kadry akademickie. To jest wielka sprawa. My dzisiaj musimy po prostu się tym chwalić, bo mamy wspaniałych naukowców, wspaniałe kadry, wspaniałe osiągnięcia, tylko mam wrażenie, że za mało o tym wszystkim mówimy. I między innymi ta gala dzisiejsza pełni również właśnie taką rolę. Nie wstydźmy się tego, mówmy o tym, pokazujmy to, bo to jest bardzo potrzebne. Pan profesor powiedział o tych inwestycjach, jeżeli chodzi o polską naukę. Rzeczywiście dzisiaj te środki są bardzo, bardzo potrzebne i co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast też musimy zwrócić uwagę na to, ażeby pozyskiwać te środki również z innych źródeł. Stąd jest potrzebny dobry klimat, stąd jest potrzebne pokazanie, że nauka jest potrzebna polskiej gospodarce, że nauka jest niezbędna, jeżeli chodzi o rozwój Polski, tworzenie nowych miejsc pracy. Nie przez przypadek jest pan wiceminister Marcin Kulasek Ministerstwa Aktywów Państwowych, bo myślę, że dzisiaj po prostu również w strategiach polskich firm powinny się znaleźć istotne zapisy dotyczące nakładów na badania i rozwój. Muszą się znaleźć istotne zapisy zobowiązujące te firmy do wykorzystywania potencjału naukowo-badawczego Polski. Nie tylko kupowania jakichś licencji z zewnątrz, nie tylko wykorzystywania dorobku innych partnerów poza naszymi granicami, ale przede wszystkim wykorzystywania tego potencjału, który mamy w Polsce, bo przecież jesteście wspaniali jako środowisko i macie ogromnie dużo sukcesów i tą mądrość trzeba wykorzystywać. Przed nami oczywiście wiele wyzwań. Pewnie trzeba będzie zastanowić się nad zmianami ustaw, jeżeli chodzi o ustawę o szkolnictwie wyższym. Pewnie jest duże wyzwanie, jeżeli chodzi o Polską Akademię Nauk i przygotowanie stosownej ustawy, ale chcę państwa zapewnić, że będziemy to robili w porozumieniu z państwem. Dzisiaj zmieniło się bardzo dużo i chcę powiedzieć w imieniu polskiego rządu, że ten dialog, który rozpoczęliśmy, będziemy prowadzić dalej. Te działania nie mogą się odbywać bez wspólnych uzgodnień i bez wypracowania wspólnych stanowisk i będziemy to oczywiście realizowali. Kolejna rzecz, to też zwracam uwagę na to, bo przed państwem duże wyzwania, z panem rektorem wcześniej rozmawialiśmy, szykuje się do wyborów, mówi, że nie ma kontrkandydata, natomiast wiemy, co się dzieje na polskich uczelniach, wiemy, że ten bój jest i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I też apeluję do wszystkich państwa, do całego środowiska naukowego. Po wyborach też jest życie. Czyli nawet jak ktoś te wybory przegra, to sugeruję, żeby jednak ta współpraca cały czas trwała, bo kluczem jest dobro każdej polskiej uczelni, kluczem jest dobro środowiska naukowego i studentów, bo przecież bez nich nie będzie tego rozwoju. Więc też namawiam wszystkich do tej zgody na uczelniach, do opanowania tych emocji, do tego, żeby rzeczywiście mieć ten cel nadrzędny, który jednoznacznie sobie stawiamy. Wzrost nakładów na badania i rozwój na uczelnie, wzrost znaczenia nauki w życiu gospodarczym. To są dzisiaj główne cele, a wiadomo, jeżeli chodzi o wybory, zawsze to tak jest i mówię to jako doświadczona osoba startująca w różnych wyborach. Raz się wygrywa, raz się przegrywa, a życie płynie dalej. Kończąc, chciałbym
wszystkim Państwu serdecznie pogratulować tych nagród i tego, tych wszystkich Państwa dokonań. Chcę powiedzieć, że będziemy kontynuowali te wszystkie działania, które były do tej pory w tym zakresie prowadzone, bo chcemy doceniać tych, którzy w polskiej nauce są, funkcjonują. Chcę podziękować panu rektorowi i obiecać, że będziemy wykorzystywali tę życzliwość pana rektora również w przyszłości, bo przyznam się szczerze, że łezka wokół mi się zakręciła, jak tutaj przyszedłem, bo w czasach studenckich byłem tu częstym gościem, ale to najlepiej świadczy o tym, jak funkcjonowała Politechnika i funkcjonuje Politechnika Warszawska. Także dziękując wszystkim Państwu, chcę jednoznacznie powiedzieć, że dzisiaj zaczyna się nowa era dla polskiej nauki i chciałbym, żeby ta kadencja tego rządu przeszła do historii jako najlepsza kadencja dla polskiej nauki i dla rozwoju polskiej nauki. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.